No patrząc z punktu widzenia tych rzeczy, które są istotne, czyli warunków do mieszkania, zaplecza, bezpieczeństwa, no to na razie nie można mieć tu żadnych uwag krytycznych, wręcz widać, że to wszystko powstało kilka miesięcy temu, jeszcze jest wszystko nowe, jeszcze wszystko pewnie w eksploatacji może się okazać, że nie wszystko działa tak jak trzeba, natomiast sam widok wioski, samo usytuowanie i cała ta logistyka w środku, no przemyślana, bo tu wszystko jest i sklepy, i szpital, i bank, i stołówka, i recepcja, także na pewno małe miasto i o to chodzi, to jest właśnie wioska uniwersytetowa, może już nie taka wioska, bo tu mieszka 2,5 tysiąca ludzi, ale to jest małe miasto uniwersjadowe, które no, ma swój koloryt, jak widzicie tutaj na balkonach, flagi narodowe, na twarzach ludzi chodzących, no, różne rysy, uśmiech. No także no, mamy teraz 2 tygodnie małe miasteczko uniwersjadowe w Almacie. No i myślę, że wszyscy to docenią, że to jednak sporym wysiłkiem zostało zrobione.